Tutaj moja nieszczęsna bełemeczka. Chciałbym jeszcze pokazać pewną rzecz związaną ze zbiorniczkiem wyrównawczym. Mianowicie chodzi o co? Nieraz, żeby zlokalizować wyciek, trzeba się mocno napracować. Tak jest właśnie tutaj, bo wyciek tutaj może być w miejscu kilku. Począwszy od góry. Tam to by było widać, nie? Ale tutaj to już jest wszystko ukryte i tego już nie widać, a miejsc tych, w których może cieknąć, jest kilka. Od czujniczka poczynawszy po złączki, którymi leci już woda, kończywszy. Także mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery miejsca możliwe do tego, żeby nam ciekło. I jeszcze chciałem powiedzieć, że nawiązując do tematu demontażu tego całego zbiornika, tutaj w całości, to jeśli by zastosować ten mój patencik, o którym mówiłem w filmiku wcześniej, mówiłem o tym dynksie, o tym dynksie mówiłem, to gdyby zastosować ten mantyk, to można by było zdiagnozować wyciek bez demontażu, spuszczania płynu całego systemu. Także tutaj taka ciekawostka jeszcze. I to na tyle.